Gliwicka policja szuka świadków dramatycznego wypadku. 21 kwietnia na granicy miejscowości Bargłówka i Trachę w lesie na łuku drogi zginęła 38-letnia kobieta oraz jej córka. Policja prosi o pomoc osoby, które podróżowały w niedzielę rano drogą 919 na tym właśnie odcinku. Cenne dla śledczych byłyby nagrania z wideorejestratorów. Proszą też o kontakt świadka, kobietę, która jechała bezpośrednio za Fordem, w którym zginęły dwie osoby i widziała przebieg zdarzenia. Karolina Komada. Policja apeluje do osób, które tego dnia przed godziną 10 podróżowały drogą wojewódzką nr 919 w Bargłówce. Tutaj w trakcie oględzin zabezpieczyli policjanci ślady wskazujące, że na jezdni, na tym pasie, którym jechała 38-latka, była rozlana jakaś substancja. Najprawdopodobniej ropopochodna, tu jest zabezpieczono to wszystko. Być może ktoś zauważył jakiś pojazd ciężarowy, a być może jego samochód, czyli wideorejestrator zarejestrował jakiś samochód ciężarowy, który na przykład wyjeżdżał z pobliskiego parkingu leśnego, bo tak to wszystko wskazuje, że stamtąd się te ślady zaczynały. Każda informacja, która będzie do nas przysłana, zostanie przeanalizowana i włączona do śledztwa. Tutaj mamy też apel do pani, która była, można powiedzieć, jako pierwsza na miejscu zdarzenia. To blondynka lat około 40, która przekazała informację strażakowi, świadkowi, kolejnemu kierowcy, który tam przyjechał na miejsce. I w trakcie tego zamieszania, tej obsługi tego zdarzenia, ta pani odjechała. Pozostałe cztery osoby uczestniczące w wypadku, w tym dwójka dzieci, opuściły już szpital. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi śledztwo.